Dlaczego praca na dobrym programie jest tak ważna? Dlatego, że można naprawdę bardzo dużo zdziałać i bardzo dużo elementów sobie zachować. I teraz mamy wersję dla klientki. Klientka przysłała nam poprawki. Teraz trzeba je nanieść. To tutaj widzicie, to są elementy zewnętrzne. Zauważcie jedną taką podstawową rzecz. Tutaj wszystko jest ładnie opisane, czyli mamy warstwy takie, jak w rzeczywistości będą. To jest pierwsza sprawa. Dwa. Tutaj mamy na przykład LEDy poprowadzone, które są w zagłębieniu. Jeżeli ja sobie go usunę, widzimy, że to zagłębienie tutaj jest, prawda? Więc to nie jest tak, że on jest tylko naniesiony jako płaszczyzna, więc on fizycznie tu jest. Ok, mamy w tym momencie nasze na przykład okno, które automatycznie wyposażone jest w roletę w danym kształcie, w danym formacie. Mamy lampy, które również mają swój kształt, mają swój format, a przy okazji mają swoje dane. A więc tutaj tych danych jest dość sporo, jeżeli chodzi o to. One są sklasyfikowane w odpowiedni sposób na sam koniec, tak żebyśmy mieli podgląd do tego, jak to wszystko będzie wyglądało. Mamy na przykład dach, więc ten dach również tutaj jest ubrany w taki sposób, aby wyglądał tak, jak powinien, prawda? To tutaj widzimy, to są kwestie różnych wersji tego naszego projektu, które nie wpływają na wizualizację końcową, no ale tak naprawdę moglibyśmy sobie je bez najmniejszego problemu usunąć, prawda? Więc można by było się tutaj pobawić troszkę przekształcenie modelu, ale ponieważ on i na wizualizacji, i na dokumentacji nie ma żadnego znaczenia projektowego, tak naprawdę nie trzeba nic zmieniać. Mamy jednostki klimatyzacji, które również są tutaj wrzucone. Mamy lampy, które również są wrzucone i również są w odpowiedni sposób oznaczone, tak jak one będą wyglądały. To sobie może podciągniemy tą roletę do góry, żeby mieć trochę jaśniejszy pogląd. Wszystkie elementy są bardzo fajnie pooznaczane, wszystkie elementy są bardzo fajnie wrzucone. No i teraz kwestia tego, że klientka poprosiła o to, żeby te dwie ściany były w kolorze antracytowym. To oczywiście robimy na zimnej pigmentacji, bo inaczej się tego nie da zrobić. I klientka również poprosiła o to, żeby przywrócić tutaj boniowania, które się wcześniej znalazły. Ja sobie wrzucę elementy, które tutaj są podopasowywane, no i zaznaczę sobie tą linię oraz zaznaczę sobie tą linię. To jest zestaw linii, który jest naokoło. On jest zaznaczony jako operatory. W tym momencie przełączę sobie je do modelu głównego, a to sobie wyłączę. Dzięki temu mam już gotowe z powrotem boniowania, tak jak one powinny wyglądać. Ale klientka poprosiła, żebyśmy tutaj wrzucili sobie kolejny materiał, czyli kolejną linię, i to jest ta linia. Ta tutaj na górze. Ona ogranicza nam w tym momencie tą całość. I teraz zrobić trzeba dwie rzeczy. Po pierwsze, przywrócić sobie ten element do łaski. Po drugie, ten element nie będzie tu, a będzie tu, prawda? Więc my w tym momencie będziemy wycinać sobie w tej belce naszą bońkę. To też zrobimy, tak żeby ona miała ręce i nogi. Tu jesteśmy jako operator, tu jesteśmy jako element bazowy, odejmowanie. Pyk, jesteśmy odpięci, odcięci. I tak to fizycznie wygląda, tak fizycznie wygląda zmiana na tym projekcie. Robimy dalej, idziemy do renderów. I już jesteśmy w tym momencie na renderach. Zauważmy jedną taką prostą rzecz. Mamy tą bryłę, mamy to wszystko zaktualizowane, prawda? Mamy nasze linie do boniowania, które są w tym momencie tutaj jasne. Mamy jasną linię tu i tutaj zgodnie z życzeniem. Mamy kratkę wentylacyjną, mamy deskę odciskaną. I teraz ważną rzeczą jest to, że ja zostawiłem tą linię tutaj w tym miejscu po to, tak naprawdę, żeby ona bardzo ładnie zagrała, żeby podzieliła tą przestrzeń. Nie? No w tym momencie, jeżeli podzielimy sobie tą przestrzeń w taki sposób, to nam bardzo, bardzo fajnie całościowo zagra i sprawi, że ten budynek, naprawdę ta wnęka
nabierze charakterystyki. Jeżeli mielibyśmy po prostu jedną wielką, prostą bryłę, nie wyglądałoby to tak fajnie. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało na renderach. A chwilkę trzeba poczekać, żebym sobie zrobił podgląd, ale mamy już pierwsze widoki. Mamy pierwszy widok. Wygląda fajnie, wygląda naprawdę fajnie. Tutaj ciemna linia, tu jasna i weźcie pod uwagę, że ten kolor tutaj i ten kolor to jest dokładnie ten sam. To jest kwestia oddziaływania ciemnego koloru na jaśniejszy i jaśniejszego na ciemniejszy. No więc to tutaj mamy kwestię odpowiedniego postrzegania tych barw, postrzegania tych kolorów, co zawsze się w takim przypadku dzieje. Teoretycznie można by było powiedzieć, tak kiedyś już usłyszałem, że byle student potrafi poprowadzić takie linie. Nie wiem, czy byle student potrafi poprowadzić. Ja potrafię. I to jest moją supermocą jako superbohatera, że potrafię poprowadzić tego rodzaju linie, tak żeby wyglądały naprawdę bardzo, bardzo fajnie i bardzo realistycznie. A jeszcze jestem w stanie powiedzieć, w jaki sposób to zrobić, żeby po pół roku to wszystko się nie rozleciało i nie trafił nas szlak. Bo takie rzeczy się naprawdę bardzo często dzieją na budowach i takie rzeczy bardzo często, bardzo, 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 bardzo często nie zajmują głowy inwestora, moją zajmują, da? Ok, czyli mamy w tym momencie linię, która idzie tu, linię, która idzie tu, linię, która idzie tutaj. Jeszcze kwestia dogrania paru detali i będzie można puszczać rendery i finalnie zobaczyć, jak to na samym końcu będzie wyglądało. Także dzięki i oglądamy następny odcinek. Zostawiamy suba, zostawiamy rączkę w górę, dzwonimy dzwoneczkiem i generalnie idziemy sobie łyknąć łyk gorącej herbaty, bo jest zimno na dworze.